Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was doświadczenie z gąbeczkami i z glutem. Nie wiem, czy znacie takie gąbeczki. To są gąbeczki, które były w szklanych kapsułkach jako gąbki niespodzianki. No i właśnie z tych kapsułek wyciąga się, nigdy nie wiadomo jaki kształt. Tutaj są takie różne, śmieszne kształty w bardzo ciekawych kolorach. No i oprócz tego mam tutaj mojego gluta makaronikowego, czyli w opakowaniu w kształcie makaronika. I w tym filmiku postaram się zmieszać gąbki właśnie z tym glutem. I zaraz zobaczycie, jak to zrobię. Mam na to bardzo, bardzo sprytny pomysł. Ten glut ma bardzo ciekawą konsystencję. Można go rozciągać. Wtedy staje się przezroczysty jak szkło. A mianowicie potnę gąbeczki na bardzo, bardzo małe fragmenty. Praktycznie na brokat, jeżeli mi się uda uzyskać właśnie takie drobne fragmenty z tych gąbeczek i zmieszam razem z glutem. Może najpierw na trochę większe kawałki, a potem na mniejsze. I teraz tnę na jeszcze mniejsze kawałeczki. Aż uda mi się uzyskać absolutną drobnicę. Takie drobinki. I teraz biorę mojego gluta i zagniatam. Chwilowo niektóre drobinki się nawet trzymają, reszta niestety odpada. Muszę jeszcze chwilę nad tym popracować. I więcej chyba już tutaj się nie będzie trzymało, niestety nie chce się trzymać. Ile razy próbuję przykleić to, co jeszcze leży na stole, te kawałki, to one niestety wypadają. No ale niech będzie tak, jak jest i tak jest nieźle moim zdaniem. Wygląda to naprawdę genialnie, właśnie mój glut z zatopionymi kawałkami gąbki. O, widzicie, kiedy rozciągam, to widać ten pomarańczowy kolor gąbki. I jeszcze raz. Tak to wszystko wygląda. I można gluta rozciągnąć naprawdę, aż będzie bardzo, bardzo cienki. Mam nadzieję, że to małe doświadczenie się Wam podobało. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału i zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!